co się dzieje takiego nagłego w szpitalu i co z naszym zdrowiem. Tego typu zachowania, straszenia pacjentów, dlatego jest jedno, jest to po prostu powrót myśli bolszewickiej do naszego kraju. Myślę, że nie tędy droga, panie Dzięciole. I uważam, że dopóki ja będę, to szpital ma gwarantowane nie tylko dobrą opinię, ale będzie miał gwarantowany rozwój. Ja wiem, skąd ta złość się bierze u pana Dzięciola. Wielokrotnie prosiłem pana Dzięcioła o to, żeby cokolwiek pomógł szpitalowi. Ani razu nie uzyskałem nawet rozmowy. Ja wiem, że można to opuścić w niepamięć. Szanowni państwo, reasumując, chcę powiedzieć jedno. Ja składam protest wyborczy w trybie wyborczym, wniosek o wydanie orzeczenia sądowego jako kandydat na radnego i jako radny sejmiku samorządowego. I tylko odniosę się do steku kłamstw, które tutaj są. Jest powiedziane, że szpital regionalny posiada dług 370 milionów inwestycyjny, jeszcze 180 milionów zaciągniętych przez spółkę GIM. Co jest nieprawdą, bo wszystkich kredytów inwestycyjnych dzisiaj szpital posiada 260 milionów. To jest po pierwsze wszystkich, to jest wyposażenie, to jest i to na niecałe 3% i to na 15 do 20 lat. To jest dowód, że że szpital jest zastawiony z tego tytułu cały. Szanowni państwo, szpital ma dzisiaj 28 hektarów gruntu, na którym jest posadowiony. Ten kredyt zaciągnięty przez Grudziąckie Inwestycje Medyczne zgodnie z wyciągiem z Księgi Wieczystej są zastawieniem dla 150 milionów kredytu na działce 4,6 hektara, to jest działka 59/2, ona posiada własną księgę wieczystą. Pozostałe 25 hektarów szpitala jest wolno od zabezpieczenia. Natomiast zupełnie, i to jest jakby ten wątek, że nie cały szpital. Pomówieniem jest również, jest nieprawdą, że w taki wątek przewija się, że to jest jeszcze nasz szpital. O czym to sugeruje? Sugeruje o tym, że ten szpital próbuje ktoś sprzedać, sprzeniewierzyć, oddać wierzycielom, co jest nieprawdą znowuż. Dlatego, że nie ma dzisiaj żadnych przesłanek, żeby szpital był przekształcany w spółkę prawa handlowego, czy w jakąś inną, dlatego, że nie ma takich przesłanek ani prawnych, ani przymusu ekonomicznego. Szpital będzie nadal szpitalem publicznym i zgodnie z artykułem 59, jeżeli ustawy o podmiotach leczniczych, jeżeli wystąpi jakakolwiek strata finansowa, to pokrywa we własnym zakresie. Szanowni państwo, ja na tą okoliczność chciałem pokazać, jak kształtują się nasze przychody. Proszę bardzo. Jeżeli w 2009 roku szpital miał 129 milionów przychodów, a w 2015 będzie miał 220 milionów przychodów, to jest to różnica zasadnicza. I nie można mówić o tym, że to jest nierozwijający się szpital. Jeżeli w następną kwestię poruszoną przez pana Dzięcioła jest, że jak byłem radnym Rady Miasta, to chciałem zaorać tą inwestycję. Mówiłem o tym wielokrotnie, że pozycję, że otrzymaliśmy jako relikt minionej epoki coś, co bardzo trudno jest przestroić i bardzo trudno jest zaaranżować do wymogów i wymagań obecnie funkcjonujących w prawie. Ale to się udało zrobić. To jest ten sukces wszystkich mieszkańców i moich pracowników. I dlatego między innymi jest dowód, gdzie jest to wyciąg z ksiąg archiwalnych, że jak byłem przewodniczącym Rady Miasta, to na szpital daliśmy jako miasto 150 milionów złotych, 1,5 miliona złotych. 1,5 miliona złotych w 1992 roku miało nieco inną wartość jak w 2014. To były potężne pieniądze. Gdzie później, jak byłem ja już jako członek Rady Miasta, jako członek zarządu, daliśmy 749 tysięcy złotych. Oczywiście, gdybym tak mówił, jak myśli pan Dzięcioł, to nie doprowadziłbym do tego, że
przenieśliśmy wspólnymi siłami z miastem, bo to miasto finansowało razem z wojewodą, kompleks pediatryczny z Zaułka na nową siedzibę. W 2008 roku oddaliśmy do użytku kompleks pediatryczny, a w 2009 kompleks już poradni specjalistyczny. Nie wolno po prostu kłamać, tylko jeżeli jest dzisiaj trudna sytuacja finansowa szpitala, nie wiem skąd tego typu przesłanki. Szpital dzisiaj normalnie płaci pensję, szpital normalnie płaci za swoje zobowiązania. Oczywiście mamy dzisiaj do spłacenia dług inwestycyjny, ale proszę zauważyć jedno, że już z Urzędu Marszałkowskiego to szpital dostał 19 milionów i na przyszły rok jest przewidziane do 150 milionów. Dlatego jest tak ważne, kto będzie zasiadał w sejmiku samorządowym. Natomiast nie wolno takich rzeczy rozpowszechniać, bo jest to niezgodne z etyką jako człowieka. Jak podłym trzeba być człowiekiem, żeby tak nisko upaść i straszyć chorych ludzi. Nie wolno czegoś takiego robić. Co zaczyna się odradzać w głowach niektórych polityków na naszych oczach? Czy my nie potrafimy to połączyć z historią i tego zweryfikować? Nie możemy odcedzić tego dobra od tego zła? Powinniśmy to umieć robić jako mieszkańcy, jako wyborcy, jako ludzie. I do wszystkich Państwa apeluję o to, żebyśmy w końcu dokonali wyboru. Pozytywnie. Ja przepraszam, jestem emocjonalny dzisiaj, ale nie wolno niszczyć czegoś, co jest dumą naszego miasta. Dumą naszą. Wspólną. Tego nie wolno niszczyć. Dlatego też, jak można dzisiaj mówić o tym, że szpital będzie upadał? Jeżeli ma kredyt inwestycyjny, ma przychodów 220 milionów, ale musimy pamiętać jeszcze o jednym. Dobry gospodarz kiedy buduje? Wtedy, kiedy jest kryzys, bo wykonawcy są najtańsi. A kiedy spłaca? Jak jest na rynku gospodarczym hossa. A hossa jest od tego roku. Jest wzrost gospodarczy. Tanieją kredyty, które szpital zaciągnął. Rozkładane jest to wszystko na raty, ale wybudowane jest. Czy ktoś zadał sobie trud? Czy pan Dzięcioł, panie Dzięciole, czy pan zadał sobie trud? Czy pan policzył, ile istnień ludzkich uratował ten szpital? I co jest dla pana wartością? Ile kosztuje życie ludzkie? Propagandę? Jest to po prostu niegodne zachowanie posła. Jest to deptanie poselstwa polskiego. Takich rzeczy nie wolno tolerować. Następną sprawą, którą już chcę jeszcze Państwu też powiedzieć, jest moja nagroda. Oczywiście kontrowersyjna. Dlaczego Nowak dostał nagrodę? Ale nikt nie powiedział jeszcze i pan Dzięcioł o tym zapomniał, że pan Nowak sponsoruje charytatywność. Ja nie potrzebuję tych pieniędzy. Tak, ale one się należą funkcji, jaką pełnię. Bo ja dostałem te pieniądze nie na piękne oczy i poznajomości, tylko za wynik finansowy 2013, za rozwiązanie problemu leków i interakcji lekowych, jakim jest program Unidos. Dostałem te pieniądze również za to, że potrafię pozyskiwać pieniądze dla naszego szpitala. I tutaj chciałbym podziękować Radzie Miasta i Radzie Społecznej Szpitala. Nieprawdą jest również, bo gdyby ktokolwiek wszedł do internetu, to by zobaczył, że nie ma kolejek na 2017 rok. Tylko myśmy te kolejki już potrafili od marca skrócić. Oczywiście najdłużej czekamy do poradni neurologicznej 200 dni i do poradni reumatologicznej 140 dni. Ale proszę Państwa, są również poradnie na 40 poradni, gdzie się czeka 3-4 dni albo się przyjmuje od razu. Ja za ten wysiłek pracownikom szpitala chciałem podziękować. Proszę Państwa, to co jest najgorsze jeszcze, że ma się ukazać niebawem jeszcze jedna gazetka pana Dzięciowa, szkalująca pracowników szpitala, szkalująca, mówiąca o ich zarobkach, mówiąca o kontraktach. Trzeba rozumieć jedno, że dzisiaj kontrakt, obojętnie ile by nie wynosił, to jest tak naprawdę wartość netto 50%. Bo trzeba zapłacić ubezpieczenie, trzeba zapłacić podatek, trzeba zapłacić ZUS. I to trzeba rozumieć. Dlatego myślę, że
Kto jak to, ale poseł Rzeczypospolitej powinien to rozumieć. Jeżeli nie rozumie, no to przepraszam bardzo, to jest to jeszcze jedna glosa, która powinna być, która mnie prześwieca. Dlaczego? Chciałbym się spytać, nie wiem, może Pana Boga, że umysły mierne muszą potępiać wszystko to, co przekracza ich miarę? Czy to jest miarą naszych czasów? Miarą nas, ludzi? I z drugiej strony może mieć pretensje do mnie Pan Dzięcio. Panie Januszu, ja nie będę chodził na Pana pasku i nie będę zatrudniał Pana znajomych. I proszę mi to wybaczyć. Bo sam Pan mnie o to prosił. Proszę sobie to przypomnieć. A później mnie szkalować. Mnie może Pan szkalować, ale proszę ręce precz od naszego szpitala. Dziękuję Państwu za uwagę. Czy pytania jakieś są? Co będzie Pan się to ma w sądzie? Proszę bardzo, tu jest pozew do sądu. Dzisiaj to pójdzie? Zarzuty akurat wobec Pana i szpitala, dlatego że temat szpitala i jego sytuacji jest nośny cały czas, czy właśnie, czy bardziej temat nośny plus jakieś tam prywatne animozje? Nie, to nie jest nośny temat szpitala, bo wszystkie szpitale w Polsce, jak Państwo wiecie, są zadłużone na prawie 13 miliardów. Szpital nie jest pępkiem świata w Grudziądzu i to jest zadłużenie systemowe. O tym wie wojewoda, pani premier, wszyscy, marszałek, prezydenci miast, wszyscy o tym wiedzą, że to jest zadłużenie systemowe. Dlatego chcemy i pan minister zmienia system. Natomiast powodem jest moja postać. Jest nienawiść pana posła Dzięcioła do mojej osoby. Ja, panie pośle, z tego tytułu nie mam zamiaru zostawiać szpitala i rezygnować z mojej funkcji.